Dzień dobry. Z chwilą, kiedy wypowiadam te słowa, najnowszy film na moim głównym kanale to film pod tytułem Czy powinniśmy zabić wszystkie komary? I komentarze pod nim są, cytując klasyka, jednogłośne, czy opinia jest jednogłośna. I podejrzewam, że są one powodowane nie tym, że w naszej szerokości geograficznej komary stwarzają jakieś zagrożenie, jeżeli chodzi o zdrowie i życie człowieka, ale w tym faktem, że ich ukłuciom towarzyszy wstrzyknięcie śliny po to, żeby komarzyca mogła się napić krwi, też nie po to, żeby się najeść, tylko żeby wytworzyć jaja, a my mamy reakcję alergiczną na tę ślinę i dlatego nas te ukłucia swędzą. Także to jest takie pod kątem komfortu raczej spojrzenie na ten problem. Natomiast zapytałem w tym filmie, czy chcielibyście materiał o tym, dlaczego jednych komary czy komarzyce kłują, bo nie gryzą, odsyłam do głównego filmu, częściej i też chcieliście. No to jako, że miałem te fakty w zasadzie pod ręką, to tak bez zbędnego zagłębienia się w szczegóły podam pięć powodów, dla którego komary kłują cię częściej, czy mogą kłuć cię częściej. A dzisiaj sponsorem odcinka jest Letyshops i przyznam się, że to jest jeden z tych przypadków współpracy, w których na początku nie do końca wiedziałem, czym się sponsor zajmuje, a w momencie, kiedy mówię te słowa, mogę z czystym sumieniem polecić usługi tej firmy, tej strony internetowej, bo w dużym skrócie, każdy sklep internetowy chciałby, żebyście rzeczy, które macie kupić, kupili u nich. W związku z tym w różny sposób starają się do Was dotrzeć przez różnego rodzaju strony i jeżeli taka strona przekieruje Was do sklepu, to zarabia na tym. Letyshops ma taki model biznesowy, że się tym zarobkiem dzieli z Wami, czyli to jest po prostu strona, na której można uzyskać cashbacki przy zakupach internetowych. Rejestracja jest bardzo prosta, można połączyć konto z kontem facebookowym albo kontem Google. Dostępnych sklepów jest bardzo dużo, prawie 2,5 tysiąca. Co jakiś czas są specjalne oferty, gdzie te cashbacki są pięciokrotnie większe niż normalnie. Jakby tego było mało, można jeszcze pobrać specjalną wtyczkę, która będzie Wam przypominała o skorzystaniu z tego cashbacku. Jeżeli jesteście na stronie, na której to obowiązuje, ja na przykład teraz chcę kupić do pewnego projektu kamerę endoskopową, czyli jak wejdę na Allegro, i na Allegro będzie obowiązywał cashback z Letyshops, to dostanę informację, że mogę z takiego cashbacku skorzystać. Yay! Pięć powodów, dla którego komary kłują cię częściej. Od razu też zaznaczę, że tych powodów mogłoby być więcej, bo badań jest więcej. Nie wszystkie są dobrze uzasadnione, dobrze udowodnione. Ja się skupię na pięciu, w tym kilku takich, na które możecie mieć wpływ. A więc powód pierwszy, grupa krwi. Jeżeli komarzyce mają do wyboru wypić krew kogoś, kto ma krew grupy 0, a krew grupy A, to niemal dwukrotnie chętnie wybierają tego z grupą krwi 0. Grupa B i AB są gdzieś po środku, mniej więcej w połowie drogi. Dlaczego tak się dzieje? Trudno jednoznacznie powiedzieć, ale na pewno wiadomo, że ponieważ grupa krwi jest uwarunkowana genetycznie, to może się to manifestować również w inny sposób i komarzyce wiedzą, jaką kto ma grupę krwi. Znaczy, może nie tyle wiedzą, co są w stanie rozróżnić i chętniej wybierają te osoby, które mają grupę krwi 0. Na to, jak zapewne się domyślacie, wpływu nie mamy, ale na drugi punkt już troszeczkę możemy mieć, bo drugi punkt to stężenie dwutlenku węgla. Okazuje się, że komary są fantastyczne, naprawdę fantastyczne, czy raczej komarzyce, znów powinienem tutaj mówić, fantastyczne w wykrywaniu zmian stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Są w stanie wykryć taką zmianę nawet z 50 metrów, to bardzo, bardzo dużo, biorąc poprawkę na ich rozmiary. Ale z drugiej strony, jeżeli tak ewolucyjnie na to spojrzymy, no to ma to, mówiąc kolokwialnie, sens. Dlatego, że komarzyce, żeby złożyć jaja, muszą pić krew żywych organizmów. A żywe organizmy oddychają, czy dokonują wymiany gazowej, której towarzyszy zamiana części tlenu w dwutlenek węgla, a więc dwutlenku węgla będzie więcej wokół organizmów, które żyją i mają krew, którą można teoretycznie albo potencjalnie wypić. Różnica tutaj w porównaniu do grupy krwi jest taka, że możemy mieć delikatny wpływ na to, jak dużo dwutlenku węgla jest wokół nas, na przykład przestać oddychać. To znaczy, może nie tyle przestać oddychać,
co na przykład nie ćwiczyć w miejscach, które są bogate w komarzyce, bo ćwiczenia zwiększają zapotrzebowanie na tlen, a więc także zwiększają emisję dwutlenku węgla do otoczenia i stajemy się przez to chemicznie bardziej widoczni dla komarów. Chociaż nie zawsze tak to działa, bo na przykład kobiety w ciąży wydzielają więcej dwutlenku węgla niż kobiety, które ciężarne nie są, więc nie zawsze mamy na to tak duży wpływ jak w przypadku ćwiczeń, aczkolwiek troszeczkę tutaj można zdziałać, czyli ćwiczyć albo w momentach, jeżeli w lesie, w momencie, kiedy komary nie są aktywne, czyli w środku dnia, co w lecie, jak się las kończy, potrafi być bardzo uciążliwe, albo na przykład na terenach, które są wybitnie suche. Punkt trzeci. Zapach naszego ciała. I nie chodzi tutaj o antyperspiranty, o dezodoranty, tylko takie dwojakie spojrzenie na ten fakt. To znaczy jest aspekt genetyczny, pewne genetyczne predyspozycje mamy do tego, żeby wydzielać taki, a nie inny pot na przykład, czy takie, a nie inne składniki mieć na skórze i one mogą mieć różną atrakcyjność dla komarzyc. I drugi aspekt to taki aspekt mikrobiologiczny związany z tym, jakie bakterie na nas żyją, bo te bakterie, te substancje są w stanie rozłożyć i wyprodukować inne substancje, które też mogą się komarzycom bardziej albo mniej, no nie wiem, rzucać w oczy, podobać, być dla nich atrakcyjne pod kątem właśnie spożywania naszej krwi. Jak to mniej więcej działa? To znaczy, jeżeli ktoś wydziela dużo amoniaku czy kwasu mlekowego, to będzie bardziej atrakcyjny dla komarzyc. To jest ten aspekt genetyczny. Oczywiście częste mycie może w ten sposób pomóc, że spłukuje z nas te substancje. To jest jeden aspekt, który możemy działać, natomiast mikrobiologicznie możemy się myć na przykład rzadziej, bo im bardziej różnorodna jest flora bakteryjna żyjąca na skórze, tym komarzyce kłują takie osoby rzadziej, piją mniej chętnie krew takich osób, a bardziej różnorodna flora bakteryjna, czy bardziej różnorodne bakterie, więcej gatunków, no to też jest związane ze stylem życia oczywiście, ale generalnie ta sama osoba będzie bardziej mikrobiologicznie zróżnicowana, jeżeli nie będzie się myła ponad tydzień. Czyli najgorzej mają te osoby, które się myją rzadko, ale niewystarczająco rzadko. Zresztą taka ciekawostka to jest spójne z tym, że najmniej atrakcyjny zapach wydzielają osoby, które myją się co 3-4 dni, nawet w porównaniu do osób, które myją się rzadziej niż raz na tydzień i oczywiście w porównaniu do osób, które myją się codziennie. Te, które myją się często, po prostu spłukują te substancje odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach. Te, które myją się rzadko, mają różnorodną florę bakteryjną na skórze, czy różnorodny mikrobiom skóry i przez to te bakterie tak jakby są w stanie zagospodarować także te substancje, które powodują nieprzyjemny zapach. I nie mówię tutaj o tym, żeby się nie myć, po prostu są takie rejony świata, gdzie taki komfort no, nie wszystkim mieszkańcom przysługuje i to nie znaczy, że tam te osoby brzydko pachną. Najgorszy zapach jest, jak ktoś się myje, tak jak mówiłem, co 2-3-4 dni. Wtedy bakterie nie są na tyle różnorodne, żeby zacząć rozkładać te nieprzyjemne zapachy, a kąpiel jest za rzadka, żeby spłukać te substancje. To taka strasznie rozbudowana dygresja, dlatego lecimy do punktu czwartego, którym jest ubiór. I teraz, ponieważ komary są wegetarianami, moglibyśmy się spodziewać, że będą przyciągały je jasne i takie wyraźne, kontrastowe kolory. Tak jak to się dzieje na przykład z pszczołami i tak dalej, bo komary piją nektar generalnie, ale jest, co dziwne, zupełnie odwrotnie. Komarzyce chętniej wybierają na swoje ofiary osoby, które są ubrane na ciemno, na czarno. I tutaj mamy największe pole do popisu. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma grupę krwi A, myje się bardzo często i ubierze się na czarno, to nie będzie gryziony. Nie, to oczywiście cały czas tutaj mówimy, dlaczego częściej będzie, powiedziałem, gryziony, kłuty. Znów odsyłam do głównego filmu. Komarzyce kłują, a nie gryzą. Więc to nie jest tak, że będzie niewidoczny dla komarów, tylko jeżeli komarzyca będzie miała do wyboru osobę A albo B, to będzie wybierała właśnie tę osobę, która ma krew zero. Te osoby, która jest ubrana na czarno, która intensywnie oddycha i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc nasze szanse na bycie ofiarą komarzycy w tłumie spadną, jeżeli ubierzemy się na jasno, kontrastowo. Co prawda, możemy wtedy przyciągać inne owady, ale nie ma rozwiązań doskonałych. I punkt piąty, dieta. Tak jak mówiłem, to jaki zapach wydziela nasze ciało zależy od czynników genetycznych, od czynników mikrobiologicznych, ale też środowiskowych, takich jak styl życia i dieta.
to, co jemy, to, co pijemy, także ma wpływ na to, jaki zapach emitują nasze ciała. I mógłbym się tutaj rozwodzić, a w zasadzie próbować stworzyć listę substancji, które zmniejszą ryzyko bycia zaatakowanym przez komarzyce, ale poprzestanę na jednej. Na alkoholu. Osoby, które spożywają alkohol, osoby, które piją piwo, są atakowane przez komarzyce częściej. Czyli jeżeli nie chcecie tego, no to trzeba wykluczyć alkohol, zwłaszcza na podmokłych terenach wieczorem. Taki pro-życiowy tip. Jej! A ponieważ już trochę się rozgadałem, to prokrastynatorium naprawdę szybkie. W opisie jest link do filmu, który pozornie jest niezwiązany z niczym, ale ostatnio bardzo dał mi do myślenia, bo w ostatnią sobotę miał być film na główny kanał, będzie dopiero w następną sobotę, dlaczego w sobotę, to możecie się próbować domyślić. I przez to, że ten projekt mi się przeciągnął, kładłem się spać z wyrzutami sumienia nie raz, nie dwa w tym tygodniu. Potem obejrzałem ten film i uznałem, że no nie można tak żyć, bo właśnie taka jest specyfika pracy, że można bardzo łatwo przesadzić. I trochę ten film mówi o tym, dlaczego na przykład jak kiedyś bez zapowiedzi nie będzie dłużej filmów, to dlaczego ich nie będzie, bo właśnie zgadzam się z zawartymi w nim myślami. Więc film jest w opisie. No i na tym się kończy. 5 powodów było podanych, sponsor odcinka był, dziękujemy za wsparcie, link do sponsora w opisie, prokrastynatorium było, link do prokrastynatorium w opisie, media społecznościowe naukowego bełkotu są, link w opisie, subskrypcja też można dać, jeżeli ktoś jeszcze nie dał, link w opisie, jeżeli ktoś nie widział filmu o komarach z głównego kanału, link w opisie, a teraz trzeba ten film zmontować, upublicznić, więc ponieważ teraz kiedy to mówię, to ciągle go nagrywam, to kończę nagrywać, mówiąc wam do zobaczenia, do usłyszenia.